Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda, się nagrywam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie kupić nową postać Berry, ponieważ, moi drodzy, właśnie jest już dostępna w sklepie, więc oczywiście kupujemy ją z kodzikiem Panda. Jak wy cokolwiek kupujecie, pamiętajcie, kodzik Panda w sklepie. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie, moi drodzy. No i umówmy się tak, jeżeli pod tym odcinkiem dobijecie 5000 łapek w górę, to wbijam Berego na 30 rank, więc jeżeli chcecie, abym go wbił, stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić, a ja już, moi drodzy, tutaj kupuję Berego i zaraz sobie oczywiście go przetestujemy oraz wymaksujemy. Dobra, moi drodzy, mamy już tutaj Berego, jak widzicie, mamy epicki zadymiarz 26x26, bardzo fajnie. Emotka tutaj, druga emotka. Jakie my mamy jeszcze w ogóle rzeczy w tej ofercie? Mamy 2500 golda, są klejnoty, znowu jest gold i jest, moi drodzy, jeszcze tutaj skinek na końcu oraz emotki jakieś. No dobra, dobra, nie ma par punktów. Już teraz w ogóle w tych ofertach jakby nie widzę, żeby były par punkty, więc ciekawa sprawa. Nieważne, mamy 81 postaci na moim koncie, więc bardzo fajnie, mamy Berego. No to, moi drodzy, lecimy, wrzucamy go na 11 level, mam nadzieję, że starczy mi tutaj par punktów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest maksymalny poziom, jeszcze mi zostało jakieś par punkty. Coś tam zostało, 5000, więc nie jest źle. No i co, lecimy tutaj oczywiście po kolei, moi drodzy, gadżety, star powery, standardowo, moi drodzy, jak zawsze. Nic nowego, więc wybieramy sobie to, wybieramy sobie to. Bardzo dobrze, kupujemy jeszcze tego, moi drodzy. No i pięknie, zostały jeersy do kupienia, ale jeersów na razie nie będę kupował. Następny główny atak obszarowy trwa 100% dłużej, to sobie weźmiemy. I tutaj, że podstawowy bije więcej. Wybieramy, moi drodzy, no już kupiłem, nie wiem, czy mogę kupić drugi raz, chyba nie. Dzięki bardzo za info, Brawl Stars. Dobra, zagramy sobie, myślę, że, moi drodzy, jakąś giereczkę solo. Zobaczymy, jaka jest mapa. Skaczące żaby, okej, dużo ścian, to mi się podoba. To może być dobra mapka pod Berego. Dobra, lecimy, moi drodzy. No powiem wam, że on będzie najprawdopodobniej wymiatał. Może być naprawdę dosyć mocną postacią. No ale zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 5000 życia, więc nie ma jakoś szczególnie dużo życia. Ale jest no naprawdę, jest naprawdę mocny, moi drodzy, i robi robotę. Dobra, to sobie zniszczymy już od razu dwoma atakami, pięknie, to też sobie zniszczymy dwoma atakami. Dobra, bardzo dobrze, moi drodzy, to się zniszczyło, to jest zbyt OP, że on aż 6 razy, moi drodzy, może uderzyć jednym atakiem, to jest powalone, naprawdę. To jest, widzowie, tak chore. Dobra, tutaj jeszcze sobie walniemy. Na Haystat będzie na pewno ciekawy i, moi drodzy, na oczywiście Hot Zona. No ale to już nawet przedstawiałem w jakimś ostatnim odcinku z testowania go, więc jak ktoś nie widział, to zachęcam do wbijania. No na solo jakiś wybitny on nie będzie, no bo to nie jest postać na solo. No ale na razie sobie możemy go pobijać na solo, a później będziemy grali jakieś trójki. Mnie porobił Frank, człowieku, co to ma być? Ten Frank zaraz jeszcze padnie, nie no, widzowie, mocna postać. No i zagram sobie jakieś tego, jakieś trójki na tych niskich pucharkach. Jest równoległa gra, okej, ale to jest, kurczę, to nie jest mapa, gdzie jest jedna strefa, to mi się nie podoba. Tutaj może nie będę grał batalię, może też nie za bardzo. To co to jest za mapa, człowieku? Ciężka trasa, co to jest w ogóle? Wytyfy, dobra, co to jest za powalona mapa? Nie, no dobra, grajmy dalej to solo, moi drodzy, tylko żebym może teraz głupio nie padał od jakiegoś Franka, który podchodzi na blisko, bo inaczej będzie lipa. No ale tak to myślę, że na spokojnie powinniśmy sobie dać radę. No ale tak jak mówię, ja czekam na jakąś fajną mapkę na Hot Zone'a albo na Haysta. No i wtedy myślę, że mogę pocisnąć troszeczkę wyżej tego jednorożca. Najlepsze jest to, jak on chodzi, to jest, widzowie, tak śmieszne dla mnie, jak on łazi. Dobra, wariatko, jesteś tutaj robiona. On ma strasznie mało życia, trzeba nim uważać, bo on ma mega mało życia. 5000 to nie jest dużo, jak na to, że on ma, moi drodzy, 11 level. Ja go mam wymaksowanego, on tyle ma na max levelu, więc to naprawdę nie jest, moi drodzy, dużo. Dobra, tamten parkube się zaraz rozwali, tego wariata. Aha, fajnie, 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 że ja tutaj walnąłem ulta i nie trafiłem go. Dobra, to ważne, że tamten parkube jeszcze będzie zebrany. Tu jeszcze mamy kolejnego, tam jeszcze jeden. Nie no, ile tu jest parkubów, człowieku, co tu się dzieje w ogóle? Dobra, bardzo ładnie, 2000 damage aż wale z pierwszego ataku. No nieźle, teraz jeszcze więcej. No i mamy ostatniego wariacika, jakiś ból. Pewnie gdzieś na midzie tutaj będzie. Nie, tutaj zbiera jakiegoś parkuba. Więc lecimy go znokautować. Pyk, pyk, okej, dobra, dostał tam z dwa razy. Wariacie, chodź tutaj. Pyk, dobra, dostał kolejnego shota. No i on padnie. On padnie snując na moim ataku. Nie no, te boty to są naprawdę mocne, widzowie. Na tym poziomie pucharkowym plus 10 expo w ogóle się w innym miejscu gdzieś pokazuje. Teraz jakiś plus 10 expo, wcześniej nie było.
tego. Przynajmniej nie zauważyłem. Dobra, mamy, moi drodzy, jeszcze rzadkiego Stardropa. Zobaczymy, co nam ciekawego z niego wyleci. Jedynie 50 monet. Dobra, walniemy sobie jakieś trujeczki jeszcze, moi drodzy. Walniemy sobie jakieś trujeczki. Zagram tą mapę, bo ona jest naprawdę dosyć ciekawa. I w sumie, jakbym wziął tego Berego i poszedł sobie na bok i z boku nawalał na środek, to może być ciekawe, tylko trzeba uważać, bo jak później będzie strefa, to tam nie ma za bardzo jak wejść do tego mida, więc trzeba by naokoło wtedy przychodzić, chyba że się ma postacie, co oczywiście przeskoczą, moi drodzy, przez ścianę, ale no Berem akurat nie przeskoczę. No zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale no mapka mocna, mapka naprawdę mocna. Ciekawe, jakie tutaj team kompy będą brane na wyższych pucharkach, bo szczerze mówiąc, no jeszcze nie widziałem tej mapki. Tutaj mamy dwóch berych człowieku z dwóch stron, no powiem wam, że dosyć potężnie. Nie, no ten Barley padnie. Człowieku, Barleya jednym atakiem znokautowałem, nieźle. No ale to są totalnie widzowie boty. Dobra, tutaj sobie klepiemy Rafsika, Rafsik ginie. Okej, okay, dobra, bardzo ładnie. Nie, no to jest, widzowie, za proste, to jest za proste takie wbijanie. To jest coś pięknego po prostu. Oho, jeszcze tam Berry, moi drodzy, zaraz wleci. On ma nawet Jirsa kupionego, to niezły wariacik. Chłop ma nawet Jirsa kupionego, dobra, pięknie. Okej, okay, ale ty, patrz jak mi zadał, skurczybyk, patrz jak mi zadał, ty. Ale się uleczyłem na szczęście, trochę mi zadał ten Barley, no trzeba uważać tym Berym. Może jest dosyć mocny, ale moi drodzy, no nie ma jakoś giga dużo życia, więc na to na pewno trzeba zwracać uwagę. Walniemy sobie jeszcze jeden meczyk w ogóle, widzowie, co my tu będziemy grali po jednym meczu. Później mi przecież odcinki tam trwają po parę minut, a wy chcecie jakieś dłuższe. Ale ostatnio staram się jakieś dłuższe też te odcinki robić. No też za bardzo nie mam co wam tutaj pokazywać, bo są mecze na boty, więc myślę, że ciekawszy odcinek będzie, jak dobijemy tutaj oczywiście Berego na jakiś wyższy rank, dlatego zostawcie łapeczkę w górę, 5000 łapek w górę i wbijam Berego na 30 rank, więc wszystko zależy od was. Dobra, chodź tu, Jesse, wariatko. Kurczę, ile to bije, człowieku. Ja się czuję, jakbym, nie wiem, wbijał jakąś postać na pierwszym levelu, on ma 11 level, on 5000 życia to jest strasznie mało. Nie wiem, kto ma 5000 życia, aż sobie zaraz sprawdzę. Z 11 levelem 5000 życia, ja nie wiem, jakie postacie tyle mam. Naprawdę to jest giga mało życia, nawet Kruk ma chyba więcej, ja mu zaraz kupuję tego Jirsa z tarczą, bo inaczej to będzie lipa z nim generalnie. Dobra, gdzie... Jezu, gdzie jest ten Brock, człowieku, dookoła trzeba go gonić. Dobra, bardzo ładnie, porobili go. No powiem wam, że na trójkach to może być to naprawdę szybkie wbijanie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. 33 pucharki na razie na moim Berym. Dajcie znać w komentarzach, czy kupujecie, jak kupujecie, pamiętajcie, kodzik Panda, moi drodzy, standardowo. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie. No i dobra, sprawdźmy sobie jeszcze, moi drodzy, tak, po pierwsze kupmy do niego Jirsa z tarczą, bo to się na pewno przyda, będziemy mieli troszeczkę więcej życia. Ale jakie postacie mają tyle życia? Na przykład Larry Lowry, to on ma, moi drodzy, 6000. Nie wiem, gdzie są jeszcze jakieś inne trollery, moi drodzy, tutaj weźmy sobie na przykład, co my tutaj mamy ciekawego, mamy Groma. Grom ma 5600, to też ma więcej. Kto jeszcze jest tutaj jakimś, moi drodzy, trollerem? Bo no, o, Tick ma ile? Dobra, Tick ma 4400, ale ma też dalszy zasięg, bo on naprawdę daleko może rzucać. A na przykład Dynamike ma 5600, to też ma więcej. A moi drodzy, jeszcze Barleyto gdzie jest? Barleyto ma 4560, ale go jeszcze mogę wrzucić na NST level. Dobra, to Barley też ma mniej w sumie. No okej, okay, no to zwracam honor, moi drodzy, ale na pewno ten, moi drodzy, Jirs starczą mi się przyda, więc zobaczymy już, jak to będzie wyglądało, jak sobie będę wbijał wyższe, moi drodzy, pucharki na nim. Na razie jest on dosyć nisko, jeszcze możemy sobie odebrać tutaj, moi drodzy, oczywiście kredyty do sławy, niedługo będę dobijał słoneczną sławę 3, a później będzie meteorytowa, a meteorytowa jest, moi drodzy, jak ona się nazywa, alienowa, czy jakoś tak, nie wiem, kosmiczna, wrzucałem z tego shortsa ostatnio, więc polecam sprawdzać. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że tak się łapeczko w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się!